Prowadzimy ocenę wydolności tlenowej zawodników ŁKS-u. Test ma charakter wahadłowy, progresywny. Wahadłowy oznacza, że biegają od linii do linii na dystansie 40 metrów. Progresywny zaś oznacza, że ta intensywność pracy, ta prędkość biegu, z którą ten odcinek biegają, po prostu przyrasta, wzrasta. Test prowadzony jest do odmowy, czyli biegamy tak długo, jak długo dajemy radę, jak długo jesteśmy w stanie na dany sygnał nadążać. I podczas trwania tego wysiłku monitorowane są parametry krążeniowo-oddechowe, dlatego też założona jest ta maska, która monitoruje właśnie parametry wymiany gazowej, parametry układu oddechowego, dodatkowo pasek do rejestracji tętna oraz na po każdym stopniu wysiłkowym pobierana jest krew kapilarna z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia mleczanu i wszystkie te zebrane informacje z tego testu pozwolą nam właśnie dokonać tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tej oceny wydolności tlenowej. Jest to aparatura przenośna, mobilna, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu byłoby to niemożliwe, zrealizowanie tego w formie właśnie takiej biegowej na zewnątrz. Jest to naprawdę bardzo ciężki test, ale myślę, że poradziliśmy sobie wszyscy bardzo dobrze. Wyniki pokazują, że przez ten okres, gdzie nie mieliśmy treningów, każdy przepracował solidnie i te testy teraz udowodniły nam, że ten czas nie był tak naprawdę zmarnowany. Biorąc pod uwagę obecny okres, kiedy jesteśmy właśnie w okresie przygotowawczym, kiedy budujemy tą formę tych zawodników, no to informacja o poziomie, ich poziomie wyjściowym oraz informacje o takich parametrach jak położenie progów metabolicznych, no to są istotne informacje z punktu widzenia treningowego. Są to uniwersalne dane, uniwersalne parametry oceniające właśnie wydolność, więc wszędzie tam, gdzie ta wydolność jest kluczową cechą, bądź też jedną ze składowych, typu właśnie gry zespołowe, czy dominować będzie w takich dyscyplinach jak bieganie, triatlon i tak dalej, no to oczywiście wszystkie te parametry będą istotne z tych względów, o których powiedziałem wcześniej. Jedziemy! Dawaj, dawaj, Kowal, dawaj, Kowal! Dawaj. Mieliśmy przebiec odpowiedni dystans w odpowiednim czasie. Za każdym razem po tym dystansie była pobierana nam krew. Każdy poziom to jest coraz szybsze tempo. I coraz większe zmęczenie, ten poziom zmęczenia na samym końcu. Jak byś określił, do czego byś przyrównał? Do czego bym przyrównał? Do bardzo ciężkiego maratonu. Bardzo ciężki był ten test naprawdę. Jeżeli chodzi o same parametry, myślę, że to jest kwestia dnia dwóch, natomiast raport, no to jest kwestia gdzieś tam prawdopodobnie 5-7 dni. Spokojny próg, cisz na początku.